A moim Państwa gościem jest Leszek Miller, były premier, obecnie młody duchem komentator. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Europejska Lewica będzie dzisiaj głosować za rezolucją potępiającą Polskę za łamanie standardów, demokracji i takich tam. Nie tylko Lewica będzie głosować, konserwatyści, liberałowie. Konserwatyści akurat nie. Wszystkie frakcje w Parlamencie Europejskim będą jakoś głosować. Jakoś, to znaczy jedni za, drudzy przeciw. Ktoś się pewnie jeszcze wstrzyma. Ale pan był dość wstrzemięźliwy w krytyce PiS-u w sprawie Trybunału. Ja staram się być obiektywny i myśleć kategoriami państwa polskiego. Jeśli PiS robi coś dobrze, to mówię to wyraźnie. Na przykład, jeżeli realizuje program 500+, jeżeli podwyższa płacę minimalną do 2000 zł, jeżeli ustanawia godzinową płacę na poziomie 13 zł. Tak, ja podnosi emeryturę minimalną do 1000 zł, to natomiast, wiem. Natomiast jeżeli czyni nowy mit Smoleńska, z gruntu nieprawdziwy, jeżeli ma zamiar ograniczać władzę sądowniczą, to oczywiście to potępiam. Dobrze, więc Leszek Miller czasami PiS potępia, a czasami popiera, a wczoraj powinien pan popierać akurat rząd, pani premier, podwyżki minimalnych emerytur do 1000 zł, to chyba jest... Bardzo się cieszę. To był zresztą nasz postulat, zresztą wszystkie te sprawy socjalne, które przed chwilą wymieniłem, były w naszym programie, składaliśmy stosowne ustawy. Mówię naszym. No niestety nie mieliśmy większości, tak jak ma w tej chwili PiS, ale zgłaszaliśmy to do laski marszałkowskiej. Najczęściej Platforma Obywatelska i PSL odrzucały te projekty w pierwszym czytaniu. Długo by o tym mówić, ale wtedy akurat był pan dla Platformy dość łaskawy. W sprawach, które robili dobrze, tak. Jeszcze raz panu powtórzę. No, jestem człowiekiem, który stara się myśleć kategoriami państwa polskiego i jego dobra. I w dodatku i obywateli tego państwa. Wczoraj, dzisiaj i myślę, że jeszcze za parę dni tematem dnia będzie rekonstrukcja rządu. Czy myśli pan, że dojdzie do niej po pierwsze, a po drugie, no to może najpierw to pierwsze. Nie byłoby to niczym nowym, dlatego że prędzej czy później wszystkie rządy w Rzeczypospolitej po jakimś czasie i wszyscy premierzy tych rządów dokonywali takiej rekonstrukcji. A pan co doradzałby Beacie Szydło? Nic, nie jestem doradcą, panie premier. Ale byli premierzy zawsze sobie suflowali z takim poczuciem mądrości, że ja to wiem, co bym zrobił teraz. No ja mogę tylko w pewnym sensie współczuć pani Szydło z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że wykonuje pracę bardzo trudną. Najbardziej skomplikowaną i trudną, jaką można sobie wyobrazić. A po drugie, no, ma centrum władzy zlokalizowane poza Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ale myśli pan o naczelniku państwa czy o prezydencie? Myślę o szefie PiS-u, który przecież podejmuje różne ważne decyzje. Być może niekoniecznie zgodne z pragnieniami pani premier. Ale pan ma akurat doświadczenie w szorstkiej przyjaźni, prawda? Ale ja nie mówię o prezydencie, bo prezydent jest wpisany w ład konstytucyjny i ma tutaj pewne kompetencje. No ale może być szorstka przyjaźń z... Ja mówię o sytuacji, w której na przykład obecny minister skarbu jest wzywany poza kancelarię premiera, żeby się zapewne dowiedzieć, czy dalej będzie ministrem, czy już nie. No ale to jest dość oczywiste, że on długo raczej tym ministrem nie będzie, choćby dlatego, że Ministerstwo Skarbu zostanie zlikwidowane. No tak, ale jedynym uprawnionym do komunikowania takich decyzji jest prezes Rady Ministrów. No ale nie bądźmy dziećmi. Wszyscy wiedzą, nie tylko w PiS-ie, że no, ten obóz nie powstałby, gdyby nie Jarosław Kaczyński. I dlatego Jarosław Kaczyński powinien być premierem. Jeszcze raz to powtórzę, bo często o tym mówię. Jestem zwolennikiem jasnych, przejrzystych procedur. Szef zwycięskiej partii politycznej zostaje prezesem Rady Ministrów. Czyli pan wzywa do rekonstrukcji polegającej na tym, że zrekonstruujemy również pozycję Beaty Szydło. Nie mam nic przeciwko pani Szydło, ale mówię to jeszcze raz. Sytuacja nie do końca jest normalna, jeżeli poza gabinetem premiera jest jakieś konkurencyjne centrum sprawowania władzy, które za nic nie ponosi odpowiedzialności. Po prostu Jarosław Kaczyński powinien być premierem od samego początku. Zakładam, że zostanie nim oczywiście, może w tym roku, może w przyszłym, ale powinien nim zostać od samego początku. Nowoczesna chce w Warszawie postawić pomnik Tadeusza Mazowieckiego. Pan jest za czy przeciw?
Nie mam nic przeciwko pomnikowi, natomiast no, zdaje się, że mamy taką tendencję do mnożenia tych inicjatyw. Jest pytanie, czy Warszawa zmieści te wszystkie inicjatywy. No, musi być jeszcze pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej i pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Zapewne będą. Mhm. Polska prawica powinna postawić jeszcze jeden pomnik. Pomnik Leszka Millera, człowieka, który zdekomunizował Polskę. Tak pan myśli? No, myślę, że powinna postawić pomnik. Jeżeli pani jakaś inicjatywa, żeby postawić mój pomnik, nie będę oczywiście miał nic przeciwko, proszę uprzejmie. Ja dziękuję za to, ale jak pan się czuje w roli dekomunizatora? Kaczyńskiemu się nie udało, Moczulskiemu się nie udało, no, ja nie udało się Krzaklewskiemu, ja nikomu. Nie czuję się dekomunizatorem, przeciwnie. Uważam, że poprzedni ustrój, chociaż oczywiście o żadnym komunizmie mowy być nie mogło, miał określone zalety. No ale pogrzebał pan polską lewicę. Wcześniej była partia, która miała ponad 100 posłów, później kilkudziesięciu, a teraz co? Niech pan nie powtarza takich prostackich sformułowań, którymi posługują się moi wrogowie. Albowiem, jeżeli pan ma na myśli to, że SLD po ostatnich wyborach nie jest w Sejmie, to proszę pana, wystarczyłoby, żeby pan Zandberg nie przybył na debatę telewizyjną, gdzie występowali wszyscy szefowie komitetów wyborczych. I sojusz dzisiaj byłby w Sejmie. Tak, tak. A gdyby się pewien poseł nie zatrzasnął, to nie doszlibyście do władzy w 1993 roku. Ale właśnie polityka polega w dużym części na rozmaitych przypadkach. Tylko, że te przypadki akurat tutaj miały pewne uzasadnienie. To znaczy, wasze poparcie do was spadało i może byście się wczołgali, no ale nie wczołgaliście się po prostu. Pan mówi wczołgali. Gdybyśmy byli w Sejmie, a zabrakło nam 0,5 punktu procentowego, to PiS nie miałby samodzielnej większości, więc ci wszyscy, którzy nas zwalczali, łącznie z tak zwanym salonem warszawskim, który od lat bił w SLD jak tylko mógł i chwalił każdego, kto był konkurencją dla SLD, ostatnio Palikota, potem Zandberga. Więc ci wszyscy, którzy nas tak strasznie zwalczali, mają to, na co zasłużyli. Mają PiS, który ma większość w Sejmie. Leszek Miller, najbardziej amerykański polski polityk, jest państwa gościem, moim również. I pytanie... Najbardziej amerykański? No tak, już pan tam był, pan to kocha. Wielu polityków z Polski było w Ameryce. Śledzi pan kampanię w Stanach? Jasne. No i kto? Clinton czy Trump? Po zasłabnięciu niedawnym pani Clinton szanse Trumpa gwałtownie rosną. A panu się to podoba, czy nie bardzo? Że pani Clinton zasłabła? Nie podoba mi się. To słabe. Nie będziemy rozmawiać o tym, czy chce mnie pan zapytać, kogo wolałbym, tak? Tak. No, więc niedawno wicepremier polskiego rządu powiedział, że wybór między Clinton a Trumpem to jest wybór między dżumą a cholerą. Otóż ja nie podzielam tego poglądu, także i dlatego, iż ktoś z nich zostanie prezydentem i nie warto, żeby polscy politycy antagonizowali się z przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale wie pan, że jest... To jest wyraz niedojrzałości, takie gadanie. Ale wie pan, że to jest nadzieja dla pana? Ale kto, nadzieja, że kto wygra? Tak czy owak. Pani Hillary Clinton ma lat 68, przepraszam, że wypominam wiek kobiecie, Donald Trump 70, Leszek Miller... Znakomicie, no tak, chcę się, tutaj się pochwalić, że pan jest o wiele młodszy ode mnie, więc nie, powiem panu, że... Chcę panu powiedzieć, że pan razem z nimi. Powiem panu, że młodość nie jest zasługą, a starość nie jest żadną karą. I tą filozofię. I życzę panu, żeby pan doczekał dojrzałej, pogodnej starości. Którą państwu i mnie prezentował Leszek Miller. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.